Witam bardzo serdecznie z tej strony porady ogrodowe Flowers. Witam wszystkich widzów. Drodzy Państwo, czemu liście szeflera mają czarne plamy i opadają? Szeflera to roślina doniczkowa o pięknych, zielonych liściach. Niestety, czasem pojawiają się na nich czarne plamy i liście opadają. Zapraszamy na naszą prezentację, by dowiedzieć się. Jak walczyć z tym problemem, przyczyny czarnienia liści szeflera, nieodpowiednie warunki uprawy, jakie są objawy uszkodzeń liści? Czarne plamy, plamy na dnie liści i krawędziach, często powiązane z nadmiarem wilgoci opadające liście, brak jędrności liści. Opadające na ziemię może powodować to deformację rośliny, żółknięcie i suszenie liści, liście żółkną a następnie schną, często powiązane z niedostatecznym podlewaniem lub zimnem nieodpowiednie warunki uprawy źródła ciepła, szeflera cierpi, gdy jest zbyt blisko źródła ciepła lub w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza, zbyt mała wilgotność powietrza w pokoju, w którym rośnie, to kolejna przyczyna czarnych plam na liściach. Duża ilość promieni słonecznych roślina lubi miejsca nasłonecznione, ale bezpośrednie działanie intensywnych promieni słonecznych powoduje, że liście opadają. Niedobór składników odżywczych jakie składniki są ważne? Do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślina potrzebuje dużo światła nawozów organicznych wraz z mikroelementami takimi jak żelazo i potas oraz odpowiedniej ilości wody. Niedobór składników, kiedy roślina nie otrzymuje odpowiedniej ilości składników, liście tracą kolor. Zasychają i opadają. Zadbaj o nawożenie, regularne nawożenie pozwoli na wzbogacenie gleby w składniki odżywcze i zminimalizuje ryzyko powstawania czarnych plam. Szeflera cierpi. Gdy jest zbyt blisko źródła ciepła lub w miejscu ze zbyt małą wilgotnością powietrza. Niedobór składników odżywczych, kiedy szeflera jest źle zasilana, jej liście tracą kolor i opadają. Czasem na nich pojawiają się plamy. Zbyt duże lub zbyt małe podlewanie nadmiar wody powoduje gnijące liście, natomiast zbyt małe podlewanie spruchniałe krawędzie liści, jak uniknąć uszkodzeń liści? Reguluj podlewanie woda powinna gromadzić się wciąż w roślinie bez przesady, co zapewni odpowiedni poziom wilgoci. Nawożenie, regularne nawożenie pozwoli na dostarczenie roślinie niezbędnych składników odżywczych. Zadbaj o podłoże, zbyt zbite podłoże utrudni rozwój korzeni i negatywnie wpłynie na stan Twojej rośliny. Wilgoć powietrza można ją zwiększać poprzez ustawienie rośliny w pobliżu innych roślin, z których pochodzi para wodna lub poprzez regularne spryskiwanie wodą. Dostarcz właściwe oświetlenie szeflera, uwielbia promienie słoneczne, ale nie lubi bezpośredniego kontaktu z nimi. Umieść roślinę w bliskim sąsiedztwie okna, ale w miejscu, w którym na nią nie świeci słońce. Zadbaj o odpowiednią ilość światła, kiedy roślina nie otrzymuje odpowiedniej ilości światła. Liście tracą zdrowy wygląd, zacinają się i opadają. Staranna obserwacja. Ciągłe kontrolowanie wilgotności gnijące lub spróchniałe krawędzie liści zbyt duże lub zbyt małe podlewanie niedobór składników odżywczych liście tracą kolor, i zwijają się regularne nawożenie i zasilanie w mikroelementy regulacja podlewania. Optymalne oświetlenie i wilgotność powietrza czarne plamy, opadające liście, żółknięcie i suszenie liści nieodpowiednie warunki uprawy.